Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Czmuranowicz. To jest kolejny odcinek z gry Kontramat. I dzisiaj zaczniemy kolejny piękny dzień w Karikatce. Rozdział 8. Zamach w parlamencie. Smutne czasy. Wczoraj wieczorem doszło do zamachu bombowego w naszym parlamencie. Wiemy, że krwawa pięć rekrutuje młodych bojówkarzy. Miej się na baczności, mogą pojawić się na naszej granicy. Towarzysze, nasze służby donoszą o kolejnych planowanych atakach i znamy już profil przyszłych zamachowców. Łączający mądry zino, oni to wszystko wiedzą przed czasem. Zabranie się wstępu do kraju osobom narodowości akaristańskiej poniżej 30 roku życia. I poniżej 30 roku życia. Okej, okay. Co tutaj nowego? Listy nie mam, tylko gazeta. Wczoraj w późnej godzinie wieczornej doszło do haniebnego ataku na życie przedstawicieli naszego narodu. W wyniku eksplozji ładunku umieszczonego w sali obrad Sejmu życie straciło 4 członków partii, a 16 zostało rannych. Służby ustaliły tożsamość zamachowców i oficjalnie wiadomo już, że są oni powiązani z grupą terrorystyczną Krwawa Pięść. Aby uniknąć dalszego rozlewu krwi, przywódcy zwaśnionych państw podpisali porozumienie, zgodnie z którym Kaniastan przejmie część terenów spornych od Al-Barak. Okay. Idziemy, bo już ludzie się zbierają na granicy. Nowy dzień. Latareczka. I lecimy z tematem. Może ktoś jeszcze zadzwoni? Nie wiadomo. Pony pan masz tym mikrusie przebitą, nie? Mikrosie. Jaka tam maska? 820, no się pan mieści. Anton Ilian. Karista. A my ja dzisiaj nie miałem. Opuszczenie karistańskie poniżej 30. 98. No dobrze. To się zgadza. To jest ważne, to jest ważne. To jest dobrze. Anton Ilian. Anton Ilian. Okej. Numer rejestracyjny, pan w kapeluszu z wąsem, z przodu zderzaczeń. PZM3086NR, to się zgadza. 3 detergenty i 4 wagarze. Spokojnie, panie, ja tylko policzę, dobrze? 2 wagarze. W silniku to raczej pan nic nie ma. No przepraszam. No nie, ale coś tu mi się nie zgadza. A, 2 detergenty. To już tyle mi się zgadza. Proszę wejść. Pan nie musiał wysiadać, ale nie, za mną ma pan iść, tylko wejść do samochodu. 4 bagaże, 3 detergenty. Będę szukał jeszcze tego jednego. Mamy 2 detergenty. No i co ja mam teraz panem zrobić? No nie widzę tych jeszcze jednej detergentów. Gdzie pan je trzymasz? Gdzieś pan podpowiedział, a nie. A i cóż, no już myślałem, że pan sobie jedziesz. To nie ma. Dobra. A detergenty, a miały być 3. List przewozowy jest do niczego. Dobrze, no niestety pan nie przejedziesz, wiesz pan? Wiesz pan, jedną przebitą oponę, tu lustereczko jest, zderzak pięknie, ładnie. Drugą przebitą oponę. I tu wszystko jest. O, wybitą szybę pan masz.
To wybita szyba, to wybita szyba. Jest wszystko w porządku? Nie, tu pan lusterka jeszcze nie ma. Tak, lusterek jeden. Okej. Okay. A i pan wymiana? Widzicie, zarobimy po 13 tych. Pięknie. Nie ma zbytu, panie, na te paczki kawy, no ale wezmę. Może akurat. Do widzenia. Miał pan bonus w dokumentach, wiesz pan? A w sumie nie sprawdziłem znaczku, czy się zgadza. Może i się zgadza. Chyba ja. A dajcie. Ma dokumentów. Generalnie zderzaków. No tak, no nie ma zderzaków. Czasem się człowiek pomówi już. Ingwydan wali. 9-0 MP. 8-2L Zjednoczony Rally. A ty dokumentów masz pan ważną. Zjednoczony Rally. W porządku, ptaszki też są w porządku, ale ja muszę jeszcze sprawdzić. No i też jest w porządku, no dobrze. Masa. To nazważyłem, nie? 2,30, azam. Jest azam, a nie zawet? Mi się wydaje, że to zawet. A nie azam. No nie, jednak azam. Kurczę. Tutaj gram w tą grę, się jeszcze nie nauczyłem. 0484 JD. Zgadza się. Ory z nawozem 3. Tak, pana czas marnuje. Wyjdzie pan, dobrze, wyjdzie pan. Tu. Tak, jestem z siebie bardzo dumny. Ataju, siem rachowy. Ach, to jeszcze nie koniec. No koniec. Za pan. Raz, dwa, trzy, cztery. O, jeszcze z jeden. Jeszcze z jeden by się przydał. Nie uciekniesz pan daleko tutaj. Tyle się ludzi kręcisz. Prawda. Jeden w tam. Jeszcze jeden. Myślę, że pod wieczór pojedziemy. Ile tu jeszcze ludzi stoi? No, te dwa. Mam te worki z nawozem, już posprawdzałem. Właśnie, już mi się kończy, nie mieści. Muszę iść do tego samochodu jednak, wiecie? Poprawili go, nie? Tu byłem przygotowany na sprzedaż kawy, a tu włączę przemytnik. No cóż. Dziękuję. Już zobaczyłem, tak, ale nie podniosł. To jest wszystko w porządku, ale mnie coś w plecy zabolało. O, znowuż mnie to... Czy starość, nie radość? Ojej, święty. Oj, to się człowiek nastarzeje. A maskę trzeba otworzyć. Jeszcze zobaczymy. Nie ma... Dziwne, że to... Ja się łotecł. To już wyjęte. Wejdźmy jeszcze do środka. Do tej. Nic nie widzę. Żadnych śladów jeszcze z tyłu. A!
jeszcze mamy do wypakowania. No i to jeszcze łączy dużo z tej kontrabandy, naprawdę. Nie wiem, że jeszcze tu z tyłu trzeba wypakować. Może jeszcze mam tego ciachać. Tak. Tu aż 4 tego było, ojej. Idę znowuż do tego A ten, zamiast łączę tą kawę odłożyć, to ja teraz będę biegł z tą kontrabandą. No nie myślałem, że aż tyle jeszcze tego będzie. Chciałem już z panem Witołem, ale dobra. Nie będzie. Dawaj, to jeszcze jedno. Nic nie ma, nie? Dobra, idziemy jeszcze do tej bagaży. Zbieramy. A, bo to tym łomem trzeba. Taka łomo. Łomu to ja już nie mam. Więc może się udaj do magazynu. Razem taką rurą od razu. I pójdzie czy gorzej? O wiele gorzej. No dobrze. Uznaję to panie, że tu już jest koniec. Tam już nic więcej nie ma. Nie, jeszcze coś było, nie? Lewa strona tylnego siedzenia. Boże. Cóż, zdarza się. Prawie bym zarobił o 40 dolarków więcej. No już raz tam, raz tam. To ma jeszcze jeden przyjechał jakiś. 1420, to jest ten 4x4 nawet. Charis. No nie, ale pan za młody pan jest, wiesz pan? Pan nie spełnia regulacji gazdowych, niestety. Dury Volkov. 1080, no to ile było? 420 NSJ0961. No, numer rejestracyjny, panie, to się nie zgadza, no. I chyba znaczek Karista, no to się nie zgadza, no właśnie. Pytacie coś, to powinien włączyć od razu zamykać, nawet w tej grze. Juri Volkov, Juri Volkov, Juri Volkov, to się zgadza, numer dokumentu. Też się zgadza, ważność jest. Sobie pozwolę zobaczyć, są dwa kurczaki detergentów, pan mówi, że są trzy, no są trzy detergenty. No dobrze. Ty się tu jeszcze mogę panu czepić? Chyba nie, no zdjęcie masz pan podobny, numer paszportu, wszystko się zgadza, nie? No cóż, przejdźmy tylko, zobaczyć, światła są, zderzać jest, obony są, światła są. Monsterko też, tu w porządku. No dobrze panie, czyli... tylko te rzeczy. Do widzenia. No, zły dzień, zły, no. Tylu przemytników dziś. Cztery na cztery. Suren. Azar. Azar, azar. Kajastamu. Ważne. A też jeszcze ważne. Numerek panu tylko się nie zgadza. I nie to. Raz to miał być. Ale będzie źle, a ja już to widzę. Albo paszport jest zły, no właśnie, albo coś tu z tego innego, nie? I to też jest złe. Zdjęcie pan masz, no, podobne. Czy numer rejestracyjny sprawdzimy?
Więc jest 3197. No to się zmienia. A ładunek pan przewozisz tak jednego kończaka dla bagaża. Właśnie. Już widzę ten pan ładunek, ale pan wyjdź. Oczywiście. Miło mi bardzo. Ja wyciągam rurę, nie? Zamknę drzwi, paczka. Jeszcze raz. Idzie pan? Pan chciał uciekać. Coś pan tu miałeś, nie? Ale chciał pan uciekać. Dziękuję. Pan chciał uciekać, więc żeby kończy pan miał uciek, załatwiłem to polubownie, nie? Też mogłem poczekać, aż już zacznie uciekać i potem kończę go gonić. Bez sensu. Chociaż normalnie jakby po prostu wsiadł i odpalił silnik, to mogłem wycelować, jakby się nie zatrzymał, ale widać było, że nie chcę polubownie skończyć w więzieniu. Ja sobie chociaż kontrabandy poszukam. Sprawdzimy. Tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Pączka czysta. I czysta. Tam kończak właśnie. Tego kończaczka sobie weźmiemy, nie? Tego zostawimy w spokoju. Po co ma się biedulek stresować? To nic nie ma. A, pan tu już zniknął, widzę. Wejdziesz tu czy nie? Super. Czemu nie mogę tu wejść? No panie, no... Halo. Ciekawe. To do tamtego gościa też potraktowałem, czy co? Ej, no samochód się zepsuł. Samochód się zepsuł, nie mogę wejść. Chyba, że to jest sprawa morderstwa od razu. No jeszcze nie oczyszczaj. Jeszcze sobie. Weźmiemy więcej przedmiotów na handel. Dziękuję. No i to chyba by było na tyle. Nie daję, możesz pan oczyścić, pewnie dostanę jakąś karę. Aha. Nie dostałem ani kary, ani nagrody. Rozumiem, ale chociaż sobie wziąłem kontrabandę. Witam, smażymy pan. 1715, ja już czuję, że pan jest... To jest ważne dokumenty, lecz to turo ać partia. To arodni danieza, ać was churka robocaj. Pani państwowej? Tak. Masz pan więcej niż 30. Bogusław Ili. Bogusław Ili. Ważny. Handel pan chce zrobić? Chcesz pan zrobić. Ale kawy pan nie chcesz kupić. Ale masz pan tani? Tani papier toaletowy. Prawie wezmę. Pan olce? Kurczę. Nie, jeszcze pana nie przepuszczamy. Jeszcze nie.
No nie, U877BRO-MP. Oczywiście pan ma wagę pojazdu 1520 przeładowaną. I czy to jest pan zawet? Nie, to jest zawet akurat. I na tych worków z cementem mogą być 2 i 3 bagaże. Raz, dwa, trzy, co? Co ja mam z panem zrobić? Pan mi tylko powie. Stan techniczny pojazdu, światła są, wszystko jest, opony są. Tylko jest, deszak jest. W porządku, no gdyby tylko pan nie przeładował tego samochodu, to by było w porządku. Chyba, że coś tu się jeszcze nie zgadza, ale raczej pieczątka się zgadza, jeszcze kolorystyka możemy sobie tylko sprawdzić. Raczej akurat to się zgadza. Myślę, że pan tu po prostu tylko poszedł w przeładowanie. No właśnie. Do widzenia. Nie tap. No i to nie? Ważne dokumenty państwowe to wie pan. To nie u mnie te numery. Co trzeba kupić? Dajmy sobie te 3 kawy. Szpadli mamy dużo, widły mamy. Jedna, one się rzadko przydają. Łom i 2 noże. No ze 2 łomy nawet. 2 noże. Ej, dobry. Mogłem kliknąć z tej wolny, zrobić dobry uczynek dla jednego. No dobra, idziemy ich zawieźć. No standardowa rundka ich zawieźć. Potem po narzędzia pojedziemy. I odstawić kontrabandę. A, idź pan. Idź pan, idź pan. Ja tylko jadę zawieść to, co moje. Pieniądze odstawić. Będzie pięknie. Panowie poczekają, dobrze? Ja muszę skorzystać. A tu ja ci gościu stoję, ja ją wyłączę, co to jest. Pan poczeka. Papier toaletowy wyjął. Szłomęć, ci dzierę trzeba kupić. Ja nie do zatrzymania, właśnie. Myślę, lepiej ten papier toaletowy do ręki lepiej wyglądasz. Dobra. Do obozu pracy jadę. W końcu. To bym nie miał zatrzymać. Co, drzwi nie mają? Tak było otwarte wszystko. Wiesz pan. My zawdry prebuje tmu w oczka ruczko, a ci roboce ja. Zawsze potrzebują rąk do pracy? No i fajne. Kopta, chłopaki. A już się zmywam. Dobra, idziemy i teraz po narzędzia. I potem na bazę policji i kończymy.
Równewa. W prawą stronę tu będę jechała, to w sumie prosto. Potrzebuję, panie. Ja potrzebuję. Ikerę. Ja mówiłem, aha, łom. Łom jest najdroższy, to pewnie najbardziej wytrzymały, no jeszcze nóż. Moment. Muszę coś tu odstawić jeszcze. A moje kontrabandy jeszcze nie zawiozłem się tutaj. Jedno zdziwienie. To mnie po co ja tu mam dwa łomy zostawić? Lepiej te dwie kontrabandy tu zostawię. I... No, schodzę już, no. Ada? Nie, da, i szpady mam. Czekam. Teraz sikiery mogę sobie czekać. No szturmo. A dawaj pan. Najdroższy. Nie będzie. Stać. Iść papier do kimna do ręki. Będziemy odstawić kontrabandy. Tartek, no tak, przy startek trzeba tu odbić w prawo i pięknie. Zaraz będziemy na miejscu. Stawimy im trochę produktów, paliwa, papierosa. Dobrze? Dobrze, Jany. Waszej gościu, bo będę drzwi otwierał. Atajcie, wariuszu komandieru. Dajcie. Poważna robota. Was pokazuje. No tylko 390. Dajcie wskopanie. Tu bogaty, bogaty muszę być, a nie. Nie, ale uważaj pan, jak pan chodzi, dobrze? Wolę go ominąć szerokim łukiem, bo dalej jeszcze mi wczepią, że go przejechałem. I znowuż będę musiał od początku jechać. Dam, chce pan papier? Dwa dolarki kupiłem, mogę panu opchnąć za pięć. Dzień się skończył, swoją drogą. Idziemy spać i tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia już w następnym odcinku. Na razie, cześć, pa.